Dzień dobry, witam w kręcinku z Farming Center 22, jak widać dzisiaj kwiecień, M-Creek dokładnie tak, ale dzisiaj jestem w innym miejscu, no bo się przeprowadziłem, a jestem dokładnie na polu numer 65, zaraz wam pokażę na mapie, tutaj to będzie po żniwach, to będzie wszystko zaorane i będzie to jedna całość, jedno pole tutaj będzie z tego. A moja gospodarka znajduje się teraz w tym miejscu. Zaraz wam ją pokażę. Wszystkie maszyny są już na miejscu poukładane pod halą. No prawie wszystkie. Kombajn na dworze, bo. Kombajny przyczepy zostawiłem na dworzu. No mi pasuje, on te przyczepy powinienem zaplandekować, żeby ładnie to wyglądało, ale dobra. No i to wielkie bydlactwo do tworzenia pól musi tutaj stać. No, kombajny 2, no bo trzeci jest na sprzedaży, ale to za chwilę go sprzedam. No i tutaj jest siewnik do kukurydzy, tutaj wały, one są takie, no i kosiarki. Tu jest mój domek do spania. Tutaj myślę, żeby jeszcze sobie płota nie płotu pociągnąć tak, o żeby trochę ładniej było. No to na live sobie pomyślę, ale chyba pociągnę ten płot. Albo tutaj jakoś tak, nie wiem, pomyślę. Tutaj jakieś śmieci, jakieś butle, coś tam, jakieś tam delfiny, jakiś tam mini ogródek sobie zrobiłem, tutaj grill, trochę drzewa, więcej delfinów, trochę zjeżdżalni, no tam takie. Te budynki są wszystkie tutaj z tyłu oryginalne, na mapie one stały, więc wykorzystałem je. No ja oczywiście tylko latarnie nastawiłem i płot tutaj, żeby nie było przejazdu. Tutaj jest do napełniania nasion. No i tu jest wiata pusta, bo nie wiedziałem co tu wstawić. Tutaj pod wiatą widać są wały i ciągniki. Trzy. Przecież nie powinienem tutaj tych ciągników trzymać, ale... No i tutaj jest reszta maszyn, czyli siewniki, rozsiewacze, rozrzutnik do obornika nawet, talerzówka. Ty, ale czegoś mi tu brakuje. A, dobra, już wiem. Już wiem. No i tutaj postawiłem ciągniki, bo tamte ciągniki w sumie mogę odczepić i tutaj je przywieźć, ale nie ma czasu. No właśnie, i ta talerzówka stoi tu, bo tam nie weszła do tamtej hali, bo niestety za duża jest. Za wysoko podnosi. Za duża jest do góry, nie? Na wysokość. Więc ona by tutaj do końca nie weszła, tak jak ten. Tak jak ten Pottinger, w sumie na styk wszedł. No i tutaj takie trzy hale i wbiny. Oczywiście płotem wszystko ogrodzone. Szczerze mówiąc, nawet nie sprawdzałem jeszcze w nocy, jak te lampy świecą. No a tutaj postanowiłem sobie zrobić jakieś zarośnięte. Jakieś tam. A, to jest ostrosek, ale. Tutaj jakieś gruzy, jakiś złom. Coś tu jeszcze może dodać w tych szakory, ale no nie wiem, pomyślę. No i dobra, i tak to wygląda. Jak widzicie, case IH Farmer 1066 jest wypożyczony, bo będzie dzisiaj się martwi. Bo nie wiedziałem, co zrobić na tym odcinku, a nie chciałem czerwca, bo czerwiec już by musiał być prawdopodobnie żniwa, a tak to... Wiem, że w zeszłym roku nie miałem marchwi, więc w tym roku to narobię. Nadrobię. No i dobra, w sumie 3 miliony na koncie. Zaraz jak sprzedam, to będzie ponad 3 miliony. Ale zanim to kupić muszę te pole. I w sumie te też kupię od razu, bo będzie mnie stać na wszystko. Jeszcze 2-300, ale jak sprzedam maszyny, to też myślę, że 400 tysięcy dostanę. No bo jest kombajn i parę innych rzeczy jeszcze do sprzedaży, więc... Oczywiście tutaj po zbiorach marchwi będzie dopiero sprzątany teren, czyli... Będzie w jednej całości tutaj pole zrobione. Ta droga tam pewnie zniknie. No i zobaczymy jak to będzie. To wszystko będzie w marki dzisiaj siano. No i tak wiadomo, że ja tego nie zrobię. Może na live. Może na live to będę siał, zobaczę. A może poza odcinkiem. To jest przygotowanie pod pole, więc sobie przejadę tak chociaż te 9 metrów będzie już mniej, nie? Chociaż tutaj jak będzie tam 11 robiona pole. Tutaj w tych lasach, o te tereny mi chodzi, to będę tym dużym bydlakiem jeździł. Do łączenia pól.
No a dzisiaj tym malutkim na razie, bo na odcinku to tamten używałem go na M-Kriku. Nie na M-Kriku, tylko na Leningradzie. No też na E. No tutaj jeszcze będzie można podobrać trochę pod górkę. Chyba, że jakoś to się zalesi ładnie. No nie wiem, zobaczę. Zobaczę, bo najpierw będę musiał kombajny sprawdzić, czy one w ogóle będą to chciały brać. Hedery, nie? Dobra, tutaj nic więcej nie powiększam tego pola. Do góry ani nic. No bo wiecie, marchew to... Albo będę Holmerem kopał, albo tym Devulkiem. Zobacz. Pomyślę, ale chyba tym Holmerem wykopię to. No bo dwa razy marchewkę kopałem? No tak. Chyba dwa razy, albo raz. Raz na pewno była marchew, bo był odcinek. Nie, dwa razy kopałem marchew, tak, dwa razy. No, a powiedziałem, że dwa razy i wtedy będę Holmerem kopał. Chyba tak miało być jakoś. Bo na 72 był debul, pamiętam, na tym małym polu. No, więc realnie pozbierałem, więc teraz duże, wielkie pole, więc nawet wypada mi realnie trochę pozbierać. Albo zrobię dwie wersje odcinka, po pół. Że pół odcinka realnie, a drugie pół nierealnie. No nie wiem, no pomyślę. 18 na godzinę i jedziemy z tym tematem. Oczywiście 6 minuta odcinka. Ty, a, bo gospod przedstawiony do tego. Tutaj 23 minuty i będzie przesłane, okej. Tararara. Role. Tak pewnie mu to nic dłużej nie dało. No. No i tak jak mówiłem, tutaj zrobię na równo i tyle. A tutaj będzie musiał i tak jeździć pracownik tutaj z tym głęboszem dalej, no bo wiadomo co chodzi. Bo przecież tym ziemnikiem nie posieję w ściernisko. A nie będę z gospy specjalnie ściągał sobie tego. Ciągnika. Z maszyną. Mówię, na razie na równo tutaj pole zrobię. Jak po żniwach będzie po żniwach, no bo tam jeszcze jest jęczmień, no co. To będzie wszystko wtedy ogarnie te całe pole. Będziesz tutaj ładnie tutaj zrobione. A ja zaraz pójdę te maszyny w sumie sprzedać. No i kupić nowy kombajn. No jak sprzedam kombajn, no to muszę mieć drugi kombajn. Już zastępcy, tak? Nie spodziewałem się, że na tej serii wykorzystam ten ciągnik. No ale jednak się udało. Naprawdę, nie spodziewałem się tego. Farmę 1066 sobie takiego wypożyczyłem do siebie marki. No to sobie wystarczy. Taki typowo amerykański case. No i dobra, sprzedaż na masz. No także kombajnem się żegnam, ze ścielarką się żegnam. Z wałami. Nie z wałami, tylko z tym. Z mulczerem, z wózkiem do klucza doli. Lawetą na miód, bo nie będzie. No i farę z innym się poszowozem też, no bo tamta obora ma robota poszowego, o. Dlatego. No i dobra, a ja idę to sprzedawać powoli. Za to gówno 8000, no to tam pół godziny nie wyrobiło, więc za dużo tym nie jeździłem. Kombajn 94000, spoko. 20 godzin nabył. To nawet spoko. No, nie wiem, no, co na początku serii bym to trochę sobie tam pokosił. No widzicie, no, mulcher tylko godzinę 20 zrobił, więc nawet nie za dużo.
Mikser ten paszowy z godziny 30, więc. No, ściarka 0,6 godzin nie była używana. A tu niby w 1,5 godziny ktoś jeździł to, tym wózkiem. 180 tysięcy zarobiłem. Przerobiłem 100 tysięcy więcej. No ale dobra. Skoro sprzedałem kombajn, to przydałoby się kupić drugi kombajn. John Deere T560. Mam coś ciekawego. No nie, no tych kolosusów nie będę brał, bo to jest. Obiecałem wam kiedyś, że będzie John Deere 9X, no to będzie. New serie. No to niech będzie tak. Rura musi. Dobra, być długa. Teraz ta. Ustawienie cool. No US, no bo to jest amerykańska, aha, to USA musi być. Dobra, bez tablic tam wygrąbane. C kombinacje. 15,2 metra. 10 na godzinę, bo tam chyba nie były kręcone headery. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem. Ale jeszcze wózek do tego John Deere'a się przydał. Wózki, 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 wózki. A tu jest. Jakiś największy. Jakiś największy, czyli te kombinacje. Te, nawet te dwa. Się, więc to musi być ten nadal. Kup. Teraz tam, w garażu, kombajn. Niech dalej to złoży. 10, 10, 10, dobra. Czyli nic nie było kręcone. Dobra, nowy kombajnik jest. Ale on będzie dopiero w czerwcu używany, czyli w kolejnym odcinku, więc niech on sobie tutaj stoi. 666 tysięcy wydałem na ten zestaw. Czy coś jeszcze będę potrzebował? Na razie nie. Zobaczymy, jak będzie szła ta akcja z Markiem tutaj do siebie. Ale powiem wam, już to widzę, nie? Że to będzie już big pole. Będzie chyba mój. Tak, to będzie największe pole do zebrania z Marku. No i jedziemy z Markiem. 20 na godzinę. No i tak, 1 800 000. Ale dobra, zapis. Niech się zapisuje. 1 800 000 to trzeba pola kupić, nie? Tutaj te 4 landy trzeba kupić. Wyrąbałem ten mod na różne ceny, no bo tam zazwyczaj było do góry ceny niż na dół. Ten land muszę kupić jeszcze. A i to w sumie tyle z pieniędzy. O, jeszcze buraki sobie te czerwone kupiłem, więc zarobi sobie. No ale fajnie, no bo kupiłem. Trochę tych landów kupiłem, jakby nie było, nie? Teraz już tak w sumie tutaj tylko pole przed gospodą będę musiał kupić. Tutaj 25, no i tu lewy górny, nie? No więc pieniążki się jeszcze przydadzą. 20 arów w jedną stronę jest. No więc spoko, spoko. Właśnie ciekawe, czy to gówno będą się wałować. Pewnie tam. Patrzcie, no nie. A, czyli market nie wymaga bałwania. To dobrze. Ale dusimy, nie? W ostatnim odcinku były nawozy, a to jest... Który to jest odcinek już? Bo jednak nie wiem. Treść na kanale. A, nie załaczę tak, no bo jest przystawiony film. A, przecież na telefonie mogę załaczyć. Ale coś koło 90 mi się wydaje. Coś koło 90. Bronowa. A nie, to jest chleb na osadzie. 77.
77 odcinek już jest. I to jest ostatni odcinek w maju, ty. To kolejny odcinek już będę nagrywał z Jondirem, to już będzie czerwiec. Jok jaja, ty! Ale ja to może jeszcze dzisiaj sobie nagram. Zobacz, jak mi się będzie chciało. Bo tutaj nie widzę, że nie muszę już nagrywać, ogarniać tego, nie? Tutaj tego pola już nie będę musiał ogarniać po odcinku. Pod względem wału, więc tylko będę musiał jeden miesiąc przewinąć. Nawieź to raz, dwa i tyle. No wiadomo, a później jak będę musiał ogarniać te nowe pola, nie? Czyli tam wiadomo. Powiększanie pól, wapno prawdopodobnie. Nie no, elegancki ten ciemnik jest do tego ciemnika, no bo on jest malutki, to raz, że on jest malutki. Ale 140 koni ma, ale chodzi o to, że on jest bardzo zwrotny, nie? No widzicie, ja to potrzebuję 5 czy tam 6 metrów, żeby nawrócić w miejsce. Ja nie w miejsce nawracam, bo te stare ciągi są tak świetnie skrętne, że to jest szok. I marchwi też jakoś dużo nie idzie, więc prawdopodobnie jeden siewnik tylko wyjdzie. Prawdopodobnie tylko ten jeden siewnik tutaj mam wsadzony. To wyjdzie. Tak, wiem, że powinien te redlinki robić. Co jakby te redliny robił? Ja teraz myślę, że to już bym miał na więzienie, nie? Drugi stopień. Będę się wtedy na wozę latać, no ale no, nie ma czasu. Ja tam barkiew jakoś nie chcę zbytnio iść. Dlatego ja tam sobie nie kupuję z tego maszyn. Bo mogłem na ciebie sobie kupić, tak? To do robienia redli też mógłbym sobie kupić. Ale po co? To jest taka sprawa niszowa, że... Że nie ma po co. Ale przynajmniej będę wiedział, ile hektarów marchwy zasiałem. I nie powiem, że nie, ale trochę będzie tej marchwy jednak. Na budowę wydałem chyba 700 tysięcy? Na te budynki wszystkie? Jakoś tak było. Było dość tanio wyszła mi ta budowa. Było tam praktycznie tylko parę hal i silosy postawiłem jednak. No i trochę kawałek płotu, nie wiem co. Mnie tam gospa się podoba, więc... Bo właśnie mi o to chodziło, żeby tam było dużo miejsca do nawracania. Bo za niedługo wjadą nowe ciągniki. Gąsienicowe już. Łamane. Bo tak trochę ciężko siać tymi 15-metrowymi silnikami już. Nie ukrywam. Za 11 minut będzie film przesłany, okej. To już będzie dzisiaj drugi. I teraz jeszcze na piątek muszę odcinek przesłać. To już jest na wtorek 28 maja. No to bardzo ładnie idzie, bardzo ładnie. Bo ja w tym tygodniu chcę ponagrywać na tydzień do przodu jeszcze. No fletę już mam ogarniętego, więc sam o fleta się nie boję. Najgorzej jest z tym Leningradem, nie? Bo na poniedziałek musi być. Nie ten, tylko następny. Więc z tym Leningradem jest najgorzej, więc będę musiał się chyba po tym odcinku iść na Leningrada. Żeby tam ogarnąć to wszystko. Bo wieczorem będzie pewnie kruk na osi... na osi, nie. Kruk za potem będzie nagrywany, albo Gerkrux. Nie wiem jeszcze. Mówię, na moje to można jedno i drugie nagrać. Bo z kruka głosowy, a z Gerkrux no to wiadomo, nie jest głosowy, więc... A, też głos... Nie, tak. Nie, z Gerkusa wyżej są tak na tak. To teraz bym zabłysnął. Albo sobie zamiast ogarniać tego save'a, to pójdę sobie wielmożę nagrać. I wtedy już będę miał na cały tydzień ten następny odcinki, nie? To mi się podoba. No, a kolejny odcinek, jak już będę nagrał, to już będzie na czerwca. A jest 20 maj.
Znaczy, no, nawet nie cały, no bo jest 18 maja. Więc bardzo fajnie. Cieszę się, że przydusiłem te odcinki. No i dzięki temu mam czas na nagrywanie z Krukiem. Czy tam Kruka za potem, czy Gier Kruks. Bo jak moja seria mam tutaj przyduszone, no to wiadomo. No, hektar 40 już zasiano. Fajnie to idzie, fajnie, nie powiem. Nie powiem, że nie. No dość dobrze idzie to zasianie tej matki. No, później sobie pracownika ogarnę, bo chyba cały odcinek jednak nie będę walczył tutaj z tą marchwią. No tak sobie myślę, żeby to jeszcze porobić. Może bym sobie tą walkę zmienił. I lata. Chyba sobie walkę zmienię, no bo ja już nie mam co mieć za roboty. No tak patrzę, to mam wszystko nawiezione. Wszystko jest gotowe do przewinięcia. Właśnie o tym mówiłem, że on ma w miejscu nawijanie ten ciemnik. Ten ciągnik. Nie no, elegancko idzie to sianie tej marki. A ile jest minut? Żebym tak mniej więcej sobie orientacyjnie wiedział. 22 minuty. No to zrobię jeszcze jeden przejazd. Jedną w drugą. I wtedy wsiądę sobie na Walter trochę. Trochę sobie Waltrą pojeżdżę. No a reszta wiadomo, poza odcinkiem będzie musiała być siana. Trochę tu jeszcze zejdzie z tą marchwą ciania, ale no w sumie dość wyrąbane pole sobie wziąłem. Myślę, że jeszcze godzina tutaj siania marchwy jak nic. No ale 2 hektary będą miał zasiane na odcinku, to dobrze. Ja teraz zacznę sobie wszystkie godziny na dzik chyba robić na tej serii już, bo tu już tyle roboty jest. Tak sobie myślę, że chyba godzinę będę robił odcinki sobie, bo tak sobie patrzę teraz na te pola, to kurczę, z te pół godziny to co tu zrobiłem? Wielki ciul. Znaczy pół godziny, jeszcze nie całe, nie? No ale tu się 15 minut, może nawet, może 10. Może 10 minut, bo tam jeszcze wiadomo, musiałem to, te miedze wszystkie porobić. 10 minut sobie sieje, a zasiałem po hektarze i to tak, sobie taki kawałek pola. No nie wiem, co robić, naprawdę. Jak żyć, panie premierze, jak żyć? Nie no, mówię, zrobię do góry i puszczę pracownika i wtedy wsiądę sobie na Waltrę, żeby też jednak tam coś uprawić tego pola. Próbmy coś wiesz? No to stary musi być. Ten. No i dobra. Dawaj, dawaj, panie. No i tak jak mówię, to mi się podoba, że to tak z tymi odcinkami przydusiłem. Więc to jest bardzo, bardzo fajne. No i dzięki temu mogę sobie Leningrada ogarnąć, tak? W wolnym czasie, albo sobie pograć w Amerykanów.
Dobra, poszli. A ja idę sobie do walki. A dwóch kontroluję. Bo nie wiem, gdzie by mnie wyrąbało. Jakbym sobie tego nie zrobił. Nie wiem, jakby mnie tam GPS skręcił, ale na pewno by skręcił, więc wolałem sobie zresetować dziada. No i sobie chwilę pojeżdżę i tyle. No i co mogę więcej powiedzieć? Twinkle D200. Nie wiem, czy talerzówką by nie było lepiej tego przeciągnąć i wtedy by było lepiej, no ale dobra, no jak już byłem tym zestawem tutaj, to niech ten sobie jeździ. Wiem, co muszę zrobić. I muszę, i chyba nawet to po odcinku zaraz zrobię. Bo na Leningrada potrzebuję jedną rzecz. Nie będę mówił jaką. Więc tak to będzie wyglądać. Powiem wam, że z Leningradem jest tak, takie coś, że tam bardzo, bardzo dużo trzeba poza odcinkami jeździć teraz. No bo wiadomo, ostatnie dwa sezony, no to wiecie. Ale to mi się podoba, że są dwa sezony ostatnie, nie? Więc no nie wiem, czy w maju mi się uda skończyć nagrywać, pewnie nie, ale... Ale myślę, że na początku czerwca już mi się uda. Myślę tak do połowy czerwca i powinien mieć Leningrada zakończonego. No bo dwa sezony to ile to można nagrywać? Chyba, że przeskoczę sobie Leningrada z głosowych na ten napsy. W sumie na Hogbaron tak samo zrobiłem, nie? Że ostatni sezon tam, czyli te siewy i to wszystko, to siewy i żniwa, to już było w ten napsach. Bo ja wolę sobie tam na przykład 2 godziny na przykład nagrać i tyle, nie? Niż nagrać 30-40 minut głosowego odcinka i potem drugie 3 godziny siedzieć poza odcinkiem, nie? To tak mi się trochę nie uśmiecha. Więc chyba sobie tam timelapse założę i tyle. No ale żniwa będą najciekawsze na razie, bo tam w sumie nowe pola będą. W sumie to pół nowej mapy praktycznie można powiedzieć, że będzie tak. Dobra. Ja sobie tam sieję tą markę powoli. Super, że ja mam taką grafikę, że tylko widzę pół, że widzę tylko jego koła jak jadą. No i siewnika całego ciągnika nie. O, teraz się pojawił. Nie, ale tak ładnie to wygląda, że 30 minuta jest. Więc chyba będę powoli kończył. Tak sobie myślę. No bo co mam tutaj wam więcej pokazać? No tu będzie siał i siał jeszcze ten marchew. Więc zobaczę sobie, może mam jakiś siewnik, co się ma. Dobra, więc dziękuję. Dziękuję. No co, no dziękuję chyba za oglądanie tego odcinka, no bo on tam zaraz marchew się tak skończy, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, pół godziny. No myślę, że pokazałem wam nową gospę, więc zawsze to te 5 minut ciekawszego odcinka. No i wiadomo, trochę siewu marchwi, no i tutaj jak widać trochę przygotowania pod marchew. No taki
kwietniowy odcinek, a w kolejnym odcinku, jak widzieliście, będą żniwa, żniwa jęczmienia. Nie wiem, chyba jedno pole, ale zobaczymy. Na razie, cześć, pa, pa.